Witajcie, pokażę Wam, jak przepłukać silnik moim sposobem. Znaczy, jeden sposób Wam pokazywałem, to jest wymiana oleju, nalanie świeżego oleju, później przejechanie tam, nie wiem, 100-200 km, czy tam nawet, nie wiem, 30 i wlanie świeżego oleju, ale tańszą alternatywą jest zastosowanie takiej płukanki do silnika. Taką płukankę wlewamy na gorący silnik, czekamy, aż silnik popracuje 10-15 minut i spuszczamy razem z olejem. Ale gdyż w tym pojeździe, to jest pojazd użytkowany w mojej rodzinie, olej był zmieniany bardzo rzadko, więc ja tutaj kupiłem dwa filtry oleju. Przed odpaleniem silnika wymieniłem filtr, żeby te wszystkie nagary, które mogłyby się znajdować na filtrze, żeby po prostu nie poszły w układ. Filtr jest wymieniony, płukanka jest już zalana, silnik jest odpalony po 10 minutach. Jest zgaszony i zaraz będę spuszczał olej. Także zastosowanie nawet drugiego filtra, dwóch filtrów przy wymianie oleju i takiej płukanki, to zawsze jest taniej niż po prostu wlanie świeżego oleju. Filtr do tego pojazdu i taka płukanka kosztuje około 50 zł. Jakiś tam najtańszy olej trzeba było zapłacić około 80. Także mamy delikatną oszczędność w pieniądzach. Dobra, idę spuścić olej, ale przed tą operacją spuszczenia oleju wymienię jeszcze raz filtr. Tym razem już na ten ostateczny. Filtr w tym pojeździe znajduje się w tym miejscu. Dostęp w miarę dobry. Trzeba tutaj uważać przy zdejmowaniu tej pokrywki, żeby olej się tutaj za bardzo nie powylewał. Dobra, idę zobaczyć, czy przypadkiem jakieś dziwne rzeczy nie będą z miski wyciekały. Zaraz to spróbuję Wam nagrać. Dobra, zobaczymy, co tu będzie wyciekało. Kurde, to jest tak nisko. To jest delikatna porażka. A nic nie widać ciekawego. Nie ma jakichś skrzepów czy coś takiego. Tutaj w tym pojeździe ten filtr ma taki tutaj pin taki ustalający jakby. I on musi tam wejść w taki otwór w obudowie. Kurde. To mi się uda nagrać jedną ręką. Nie ten kącik. O, i tutaj jeszcze taka ciekawostka. Tu jest uszczelka, nie o-ring, tylko taka uszczelka płaska. I ona ma taki specjalny pod kątem brzeg w tym. I też trzeba uważać, żeby to się gdzieś nie wywinęło. Dobra, zalewamy olej. Według katalogu patrzyłem, wchodzi tu 3,8 litra, ale myślę, że jak łyknie czwórkę, to nie będzie mu źle. Dobra, Peugeotik po zalaniu 4 litrów ma, na miarce jest max, więc jest dobrze, nie jest na pewno ponad. Tutaj jak widać, podkładka pod wtyskiwaczem już powiedziała papa. Świece pewnie też już się nie odkręcą, także stałe usterki. Już tutaj poprzedni właściciel twierdził, że wymieniał wtryski, w co wątpię, no ale... Dobra, możesz odpalić jeszcze, zobaczymy, jak to chodzi. Mam nadzieję, że coś będzie słychać. Chodzi jak Golf 1.4 16V benzyna, czwórka. Dziękuję za uwagę. Dobra, jeżeli byście chcieli przetestować taką płukankę, to firma PMO tutaj zasponsorowała dla moich widzów trochę oleju i do każdego oleju postaram się dodać jakiś tutaj spray dla Was, ażeby wygrać taki olej.
trzeba obserwować moją grupę na Facebooku i tam będą szczegółowe informacje. Także pozdrawiam wszystkich, do następnego, cześć. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda filtr. No jest tutaj tego czarnego soku trochę.